Cześć, to Iwana. Witajcie ponownie na kanale Stylololo. Nie wiem kiedy, ale dzisiaj zrobiła się wiosna i po prostu już się nie mogę doczekać, kiedy schowam wszystkie swetry. I co jest śmieszne, wczoraj przyszły mi zimowe buty na śniegi nowojorskie, ale właśnie śniegu już nie będzie. Nieważne. Temat dzisiejszego filmu to coś, do czego zbierałam się przez długi czas. I jakoś tak zebrać się nie mogłam. A mianowicie film będzie o garderobie kapsułowej i o tym, jak ją stworzyć tak od zera. Wszystko, krok po kroku, o czym należy pamiętać, na co należy zwrócić uwagę i tak dalej. Także mam nadzieję, że z tym filmem będziecie w stanie sobie stworzyć swoją własną garderobę kapsułową. I jeszcze, jakby stwierdziłam, że jak już robię ten film, to zrobimy go w dwóch częściach. I na, pod koniec tego filmu wybiorę rzeczy do garderoby kapsułowej, a następny film zrobimy m, taki, że po prostu zobaczymy, ile jestem w stanie z niej wycisnąć, czyli ile tak naprawdę stylizacji uda mi się z tej garderoby kapsułowej stworzyć. No i zanim zaczniemy, jak zawsze prośba, dajcie mi znać, co myślicie o tym filmie, czy próbowałyście kiedyś garderoby kapsułowej, czy może chciałybyście zrobić, ale nie wiedziałyście jak. Mam nadzieję, że ten film odpowie na te pytania. A może ten koncept w ogóle nie jest dla Was. Także dajcie mi znać. Jeśli spodoba Wam się ten film, zostawcie kciuka w górę. No i jeżeli mnie oglądacie, a nie subskrybujecie, to zachęcam też do subskrypcji. Filmy ukazują się w piątki, w miarę regularnie. Staram się co tydzień wrzucać. Głównie są o modzie, ale czasem są też o Nowym Jorku, bo w Nowym Jorku mieszkam. No i zanim przejdziemy do tego całego planowania, wybierania i tak dalej, to myślę, że warto sobie w ogóle zdefiniować garderobę kapsułową, bo myślę, że ten koncept, on jest coraz bardziej popularny, ale dla niektórych jest jeszcze nowością. No i generalnie garderoba kapsułowa to jest jakby niewielka liczba ubrań, która współgra ze sobą, stanowi pewną całość i która pozwala nam na stworzenie bardzo wielu kombinacji, bardzo wielu stylizacji. No i pewnie teraz część z Was się zastanawia, co to jest ta niewielka liczba ubrań. No i to wszystko jakby zależy od tego, jaki jest cel tej naszej garderoby kapsułowej i jaką ona ma pełnić funkcję. Ja jakby nosiłam ileś i stworzyłam ileś garderób kapsułowych i najmniejsza jaką miałam, miała 10 y, rzeczy. Ubrań, ponieważ jakby ja nie liczę w garderobach kapsułowych dodatków takich jak buty, akcesoria, torebki. Więc najmniejsza miała 10 ubrań i była takim w ramach takiego konceptu 10 na 10, gdzie wybieramy 10 takich ulubionych rzeczy z naszej szafy i nosimy je przez 10 dni. Ten koncept był po to, żeby stworzony został po to, żeby jakby lepiej użytkować swoją szafę. Natomiast ja uważam, że on to jest genialny pomysł na wyjazdy i sama też taką właśnie garderobę, chociaż ta akurat była mało udana, miałam na wakacje w Maroko. Jeśli nie widzieliście tego filmu, to go podlinkuję, bo myślę, że jest ciekawym właśnie przypadkiem takiej średnio udanej garderoby kapsułowej. Największa garderoba, jaką nosiłam, miała 30 ubrań i nosiłam ją przez 3 miesiące w, na jesień i zimę z 2019 roku na 2020. I um, sama nie wiedziałam w sumie wtedy, że jest coś takiego jak projekt 333 gdzie wybiera się 33 z tym, że ubrania i akcesoria i buty i torebki, wszystko się w to wlicza i okrycia wierzchnie i nosi się to przez 3 miesiące, więc podobny koncept. Ja tam to te 30 po prostu wymyśliłam, dlatego że chciałam taką garderobę dłużej nosić. Natomiast kiedy jakby robiłam kursy, które przygotowywały mnie do tego, żeby zostać osobistą stylistką, to jakby uczono mnie o dwóch garderobach kapsułowych, dwóch wielkościach: takiej, która ma 12 rzeczy, i takiej, która ma. 16 rzeczy. I dlaczego akurat takie liczby? Jakby to nie zostało oczywiście wytłumaczone, ale z 12 ubrań, jeżeli dobierzemy je odpowiednio, powinniśmy y, być w stanie stworzyć minimum 96 stylizacji, natomiast z 16 minimum 120. Czyli jak sobie to przeliczymy na dni, to to jest około 3 miesiące, czyli powiedzmy, że jeden sezon. Tak? Jeżeli liczymy, że mamy 4 sezony, gdzie 4 razy lekko modyfikujemy naszą szafę w ciągu roku. Więc myślę, że stąd te liczby i po prostu dlatego ma to sens. No i teraz, jak już mamy teorię za sobą, to czas przejść do praktyki i zaczniemy od planowania. Dlaczego od planowania? Ponieważ dobrze zaplanowana garderoba kapsułowa będzie działać, a taka, której nie przemyślimy, czyli od razu zaczniemy wyciągać rzeczy z naszej szafy, może się nie sprawdzić. Więc wystarczy wam naprawdę 10-15 minut max. E, najlepiej zrobić to mając jakby ogląd na swoją szafę, czyli jeżeli macie szafę w sypialni, to po prostu siądźcie w sypialni i po prostu się zastanówcie nad tymi rzeczami, o których będę mówić. Pierwsze pytanie, na które zawsze musimy sobie odpowiedzieć przed stworzeniem garderoby kapsułowej, to jest jej funkcja. Czyli czy na przykład ma być to garderoba kapsułowa do pracy, bo w pracy mamy dress code i na przykład nosimy zupełnie inne ubrania niż nosimy w weekendy. No i chcemy po prostu sobie tą garderobę do pracy mieć osobno. Albo na przykład zupełnie odwrotnie. Mamy na przykład, chcemy po prostu zrobić sobie taką małą garderobę kapsułową rzeczy, do noszenia po domu po to, żeby nie chodzić, nie wiem, w powyciąganych starych t-shirtach i starych dresach, albo coś w tym stylu. No albo na przykład na wyjazd. No, teraz nie wyjeżdżamy za dużo, no ale kiedyś te wyjazdy wrócą, więc może taka garderoba będzie na wyjazd. Albo po prostu chcemy poeksperymentować, chcemy zobaczyć na przykład możliwości naszej szafy, albo um, na przykład mamy jakąś rzecz, której trochę się boimy i która tak sobie wisi, i niby chcemy ją nosić, a trochę nie do końca. Um, jakby ujęcie jej w garderobie kapsułowej może być super. Um, po prostu pomocne, żeby tą rzecz oswoić i żeby zacząć ją nosić. Generalnie, jakby tutaj w tym koncepcji, my trochę się ograniczamy, ponieważ nasze szafy mają dużo więcej ubrań i to naprawdę jakby skutkuje tym, że zaczynamy kombinować z rzeczami, że zaczynamy gdzieś tam kreatywnie do tego podchodzić. Także to jest super sprawa, żeby na przykład też raz na jakiś czas zrobić po prostu coś takiego dla siebie. I na przykład ponosić przez miesiąc, bo jakby miesiąc to jest takie moim zdaniem minimum, jeżeli chcemy, właśnie um, jakby wykorzystać garderobę kapsułową, żeby, nie wiem, lepiej poznać naszą szafę, lepiej ją wykorzystać i tak dalej. Druga bardzo istotna rzecz to jest paleta kolorystyczna. Nie mówię, że od razu musimy określać, że mm, że na przykład będę miała żółty i pomarańczowy i jakiś tam kolor w mojej garderobie kapsułowej. Ale chodzi o to, żeby popatrzeć na was, na jakby na szafę, popatrzeć na rzeczy, które gdzieś tam się wam rzucają w oczy, albo które lubicie teraz nosić, które są w jakichś tam kolorach i zastanowić się po prostu nad tym, że okej, okay, to na przykład wybieram, że to będzie mój... Taki kolor, który będzie akcentem w tej garderobie kapsułowej, albo na przykład wybieram dwa, albo trzy kolory. Trzy to jest moim zdaniem maksimum, ponieważ tych rzeczy naprawdę nie mamy dużo, więc musimy um, jakby uzupełnić je um, takimi rzeczami, które są w kolorach neutralnych. Kolory neutralne robiłam o nich cały film, więc jeżeli chcecie więcej się dowiedzieć, to też będzie tutaj link na górze. Kolory neutralne to są ogólnie takie kolory, które pasują. Do wszystkich innych kolorów. I tych kolorów mamy sześć: są to czarny, granatowy, brązowy, szary. Kolor, który nazywa się camel, czyli jest takim kolorem sierści wielbłądziej, czyli powiedziałabym, że to jest taki bardzo ciepły brąz z szarością. I ostatni kolor to jest kolor taupe i taki bardziej kolor, który mamy, gdzie mamy zimny brąz połączony z szarością. Pewnie jest nazwa na te kolory Polska. Ale nie przychodzi mi w tym momencie do głowy. Także te sześć kolorów to są kolory neutralne, o których musimy pamiętać. One są bardzo istotne w przypadku garderoby kapsułowej. Natomiast, o ile to nie są jakby tego typu kolory, nie są wyłącznie tym, co nosicie, to po prostu pamiętajcie o tym, żeby jednak umieścić akcenty kolorystyczne, żeby ta garderoba nie była nudna. No i następna rzecz to już jakby tak bardziej praktycznie pod kątem tego, jak już będziemy wybierać rzeczy. Żeby garderoba kapsułowa działała dobrze i żeby było faktycznie dużo możliwości stworzenia różnych stylizacji, każda jedna rzecz, którą wybieracie, powinna pasować do minimum trzech innych rzeczy, które są w garderobie kapsułowej. Dlatego moim zdaniem warto jest, zwłaszcza jeżeli robicie to po raz pierwszy, wybrać sobie jakiś, jakieś kilka rzeczy neutralnych na sam początek, a potem po prostu wybierać rzeczy, które mają ko jakiś kolor, jakieś wzory i tak No i właśnie wzory. Wzory są super, jeżeli chodzi o ożywianie rzeczy w garderobie kapsułowej, o to, żeby ona była ciekawsza. Natomiast trzeba uważać z ich ilością, żeby nie przesadzić. Chyba że jesteście super ekspertkami w mieszaniu wzorów, to wtedy to nie jest problem. Natomiast ja ograniczyłabym się do kilku. Rzeczy we wzory w takiej garderobie kapsułowej i po prostu reszta raczej, żeby była gładka, chyba że te wzory, które wybierzecie, będą ze sobą współgrały i będzie można je ze sobą zestawić, to wtedy jakby to jest dużo mniejszy problem. I ostatnia rzecz, którą zawsze podkreślam, jak robię jakikolwiek film o garderobie kapsułowej, to im więcej wybierzemy sukienek, tym mniej mamy możliwych kombinacji. Czyli na przykład, jak mamy garderobę taką składającą się z 12 rzeczy, to Maksymalnie jedna sukienka, bo inaczej nigdy po prostu tych kombinacji nie będzie jakoś tam super dużo. Chyba, że jakby nie zależy wam na tym, żeby tych kombinacji faktycznie robić tam 90 ileś. No to wtedy bierzcie tyle sukienek, ile wam się żywnie podoba. Natomiast, tak jak mówię, im więcej ich wybierzemy, tym mniej jest kombinacji, co jest jakby zrozumiałe, bo. Sukienka stanowi jakby jeden element i nie zawsze można ją połączyć e, z innymi, tylko parę stylizacji można z niej stworzyć. Jeszcze jedna rzecz, o której sobie przypomniałam. Jeżeli nigdy nie robiłyście gardeloby kapsułowej, polecam Wam zacząć od 16 rzeczy. To jest taka liczba, która nie jest ani za mała, ani za duża, więc jesteśmy w stanie przetestować ten koncept. Także polecam na początek 16 rzeczy, minimum przez miesiąc. E, to jest naprawdę... Świetna, jakby świetne takie ćwiczenie, żeby sobie zobaczyć ym, swoją szafę, albo właśnie no, zrobić sobie szafę kapsułową do pracy i zobaczyć, jak ona się sprawdza. Później ewentualnie po tym miesiącu ym, modyfikować po prostu to, co w tej y, garderobie kapsułowej się znajdzie, najlepiej jest uwzględnić w tej garderobie kapsułowej tylko i wyłącznie ubrania. W sensie bez dodatków. Również bez okryć wierzchni, chyba, że już jest wiosna, i mówimy o jakichś tam lekkich kurtkach, czy coś takiego, które będą stanowiły element stylizacji, a nie coś, co założycie na siebie i potem się opatulicie i założycie szalik, i czapkę i itd. Dlaczego? Dlatego, że po prostu ułatwiamy sobie życie w ten sposób. To nie o to chodzi, żeby nosić, wiecie, trzy rzeczy i pracie w kółko i itd. Nie chciałabym, żeby te filmy były zbyt długie, więc myślę, że. Tą część, gdzie wybieram rzeczy przerzucę do następnego filmu, ponieważ on będzie raczej dość krótki, ponieważ tam będą tylko stylizacje. Więc zapraszam Was, myślę, że za dwa tygodnie, ponieważ za tydzień chciałabym zrobić podsumowanie moich stylizacji z lutego. Przypominam, że mam taki projekt w tym roku, gdzie codziennie wrzucam na Instagrama swoje stylizacje w ramach projektu Stylololo 365 po to, żeby po prostu zobaczyć, co tak naprawdę ze swojej szafy noszę, jak często te rzeczy się powtarzają i też, żeby trochę po prostu pobudzić swoją kreatywność. Także zapraszam Was za, na drugą część tego filmu za dwa tygodnie, za tydzień, tak jak mówię, podsumowanie lutego. A tymczasem, jeśli podobał Wam się ten film, zostawcie kciuka w górę. Jak zawsze zachęcam do subskrypcji i do zobaczenia w moich następnych filmach. Cześć!